testy Ravena, Słoniewskiej, katalogi opracowane przez Polską Akademię Nauk. Z ich pomocą poznaje się uzdolnienia młodzieży i prognozuje ich rozwój. Klasa 4A Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Katowicach w opinii szkoły posiada najzdolniejszą młodzież, chociaż nikt nie sprawdził jej faktycznych uzdolnień metodą służących do tego celu testów. 4 lata temu zdali dobrze egzamin z języka angielskiego, co było warunkiem przyjęcia do tej klasy. Czy język obcy to właściwy kierunek ich zainteresowań i uzdolnień? Właśnie język angielski. W naszej klasie są 44 osoby, z czego tylko 7 osób udaje się na anglistykę, w każdym razie będzie próbować. To może bardzo wiele osób szokować, to, że z 44 osób w całej klasie tylko 7 wybiera kierunek, według którego jest sprofilowana działalność w ciągu 4 lat wszystkich tych 44 osób. No, myślę, że problem polega na tym, iż to sprofilowanie nie spełnia konkretnie swojego zadania, już w samym swoim założeniu jest dosyć problematyczne. Myśmy poszli do tej klasy wszyscy ci, którzy już przedtem uczyli się języka angielskiego, nie zakładając wcale, że potem pójdziemy na anglistykę. Wśród nas jest wielu dobrych humanistów, wielu dobrych matematyków, ale konkretnie na anglistykę przecież 4 lata temu nikt o tym nie myślał. Poszliśmy, ponieważ był język, dodawało to lepszą znajomość języka, ponieważ wiedzieliśmy o tym, że klasy A w Liceum Konopnickim w Katowicach są zawsze tymi klasami lepszymi, powiedzmy, które ciągną poziom w szkole. Ważna jest jeszcze jedna sprawa, ponieważ w zasadzie będąc klasą humanistyczną z profilu, nie mamy jednocześnie w ogóle zmniejszonego programu z zakresu przedmiotów ścisłych. A więc weźmy pod uwagę, że ludzie, którzy mają uzdolnienia humanistyczne, chcąc osiągnąć ogólne wyniki dobre, przeciętną dobrą, muszą automatycznie więcej czasu poświęcać, aby nauczyć się właśnie tych przedmiotów ścisłych. I co sprowadza się do tego, że mamy mniej czasu, przypuśćmy, na poszerzanie naszych zainteresowań. W ten sposób traci się bardzo dużo czasu na uczenie się czegoś, co potem w życiu się nie przydaje, marnowanie talentu. Wydaje mi się, że jeżeli taka specjalizacja ma odnieść jakiekolwiek sukcesy, powinna być nieco szersza. To znaczy nie, że mamy 6 godzin języka angielskiego prowadzone w tygodniu, ale powinniśmy mieć również prowadzone przynajmniej częściowo inne przedmioty w języku angielskim. Te słownictwo mogło być bardziej bogate, bardziej specjalistyczne i takie, które by nam po prostu pomogło w dalszych studiach.